backhand centre forehand. Dobra, dobra, wystarczy. Już. Już, Zuza, nie. Śmiało, poczekaj, pach. Poczekaj, backhandem się cackasz. Grasz za szybko, a za lekko, moment. Bo grasz ją... O, tak. Hop. Tu, hop. Moment, najwyższy punkt, zamach wcześniej, pach. A nie, że... To jest tak, jakby w skali 1 do 10 grałeś na 3, a zagrałeś 10. To jest tak, bo to był znakomity backhand. Masz czas, to musisz sobie wyrobić nawyk takiego grania. A forehand generalnie masz za bardzo złamany tutaj. Tak. Chodzi o to, tak. Tak, zobacz. Tu. Tak, to na ci, wiesz, tutaj. No, tak, luźno. Chodzi, żeby ona była tu. Ty ją łamiesz za bardzo, tak. Tak ci będzie łatwiej też zagrać po prostej, tam jak przestawisz całe ciało i tu, ale to musisz też ciało, biodro i nadgarstek. A ty masz tak, to jest zdecydowanie źle, zdecydowanie. Możesz zagrać piłkę, że masz wysoką piłkę, głowa nie za wysoko. Głowa normalnie, tak. Możesz zagrać piłkę, że masz wysoką i sobie ją wkręcasz. To jest co innego, ale nie, że każdą piłkę grasz. Czyli z forehandu odchyl i graj wtedy bardziej tutaj, do backhandu. A backhandem tak jak zagrałeś. To samo. Przy tej samej sile, którą włożyłeś, piłka poleciała 30% silniej. Oczywiście, że tak, bo zaczyna być optymalny kąt. Tak, nie jest optymalny. Ucieka ci w powietrze siła. Dobrze. Bardzo dobrze. No. Nikt by tego nigdy nie mówił, takich rzeczy? Takich rzeczy ci nikt nigdy nie mówił? No. Ze mną masz jedną możliwość zagrania, także to pamiętaj, bo różnica jest kolosalna. Z jakości 3 na jakość 9 wchodzisz. W skali do 10. Forehand bardziej po prostej. O, tak jest, bardzo dobrze. I to jest pewne, ma dużo rotacji. Chodzić na boki bardziej, chodzić dostawny krok. Nie obracaj się tylko, że tak, kroczek dwa, dostawny, hop. I dostaw, tak jest. Dobrze, bardzo dobrze. Tak jest.
Masz jeszcze siłę? Ale to zwolniłeś. Zdecydowanie, zdecydowanie. Jakbyś już padł z siły. Dobrze, graj. Na boki chodzimy. Na boki lekkim, dostawnym krokiem. Tak. I na, do dobu. Jeszcze 20 piłek. Dawaj. Dobrze, 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 masz to zapamiętać sobie, na tym właśnie mógłbyś skończyć trening, proszę, cięta tutu, pozycja, to musi być, musi być dla ciebie jedna z was tu i cięta tu, tu. Możesz jej, możesz rzucić jej podciętą? Zobaczę, możesz moją rakietą rzucić. Dobrze, poczekaj, bardzo dobrze, tylko nie, nie rzucaj tak wysoko piłki. No troszeczkę niżej, troszeczkę niżej. O, i backhand i forehand. Nie za szybko, nie za szybko. Rzucaj tak, raz, dwa, trzy, za szybko, cztery. Raz, za szybko, poczekaj, złap rytm, złap rytm. Zobacz, zobacz. Stoisz dość, dość prosto i potem każdy forehand grasz tak, czyli grasz do góry. A powinnaś zagrać hop, czyli leciutko do przodu, kończysz na lewej nodze, puszczasz lekko biodro, puszczasz ciało, puszczasz rękę. Hop, hop. U ciebie to idzie bardziej do góry, czyli grasz samą ręką. Nie wykorzystujesz ciała i bardzo silnych nóg i tego wszystkiego. Ta technika, po to potrzebujesz pochylenia. Hop, hop, fach, fach. Po to potrzebujesz pochylenia. Musisz poczuć, że kończysz topspin leciutko na lewej nodze. A ty ją kończysz na obu nogach. Pochylona, spokojnie pochylona, ta ręka tu spokojnie, luźno, wszędzie musisz się luzów nauczyć. Tak? Dobrze, i pochylona do przodu, tak jest. Wyprostuj rękę i puść tą rękę, bo grasz tu, to ona jest za bardzo zgięta potem, puścić ją bardziej do przodu. No. Bo z tego forehandu grasz i masz taki tu, że ta noga lewa, lewa noga ci idzie troszeczkę tak do góry. A to ma być hop, pach, hop, 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 nie? Do przodu. Tu. Nie tak, bo wtedy wiesz, musisz całość optymalnie wykorzystać wszystko. Dobrze. Przedramię z backendu śmiało. Przedramię sztywniej. Thank you.
na piłkę, tak jest. No, wyprostować rękę. Dobrze. Śmiało. Backhand tak samo jak forehand. Nie za szybko, nie za lekko. Zamach. Zamach blisko. Zamach. No. Za lekko tym backendem, za lekko tym backendem, za szybko, za lekko. Piłka leci, a ty... Nie. Tu, hop. Tu, pa. Przedramię, zamach. No, właśnie. I do przodu forehand. O, właśnie. Backend do przodu, backend tak samo, backend tak... Idziesz na lewą nogę forehandem. Dobrze, dobrze, no właśnie. No, na końcu ten backhand lepiej.